Witam Was bardzo serdecznie z Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury. Myśleliście, że może zajęcie będzie? Otóż są online, tak jak nowoczesna technika nam na to pozwala. Możemy razem troszkę poćwiczyć, troszkę pograć w tym czasie, kiedy macie trochę więcej wolnego czasu, więc żebyście się za bardzo w domu nie nudzili, przypomnijmy sobie te różne zajęcia, które mieliśmy do tej pory. Przypominam Wam o właściwej postawie w grze na gitarze. Nie możecie siedzieć na krześle tak jakoś do końca. Siadamy z brzegu. Dobrze, jeżeli dzieci, które mają mniejszy wzrost, podłożą sobie coś pod lewą stopę i musicie sobie gitarę nastroić. Skorzystajcie ze strojika w komputerze, ewentualnie z tych strojików, którymi dysponujecie, z tych elektronicznych, one dość dobrze stroją. Ewentualnie, tak jak powiedziałem, w internecie strojik gitarowy online. W dniu dzisiejszym przypomnimy sobie piosenkę pod tytułem Pieski małe 2. Znacie, tam jest cztery akordy. Cztery pierwsze akordy, których się uczyliśmy na początku, a więc C-dur. Wy znacie taki C-dur. Więc taki grajcie. A-mol, D-mol i G-dur. Cztery stosunkowo proste akordy. Uderzamy dwa razy na jeden akord. Proste bicie, żebyście najpierw poznali akordy, a dopiero później, żebyśmy się w późniejszym czasie zajęli ładniejszym biciem na gitarze. Dzisiaj proste bicie. Piosenka, pierwszą zwrotkę Wam zaprezentuję. Pieski małe dwa, chciały przejść się chwilkę, nie wiedziały, że przeszły całą milkę i znalazły coś, taką grubą, białą kość. Sibon, sibon, la 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 la, sibon, sibon, la 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 la. Pierwsza zwrotka. Przypomnę Wam teraz te cztery akordy do tej piosenki. Ale zrobię to bardzo powoli i bardzo dokładnie, bo być może będą tacy, którzy będą chcieli się nauczyć grać na gitarze, więc macie okazję. Cztery podstawowe akordy, na których można zagrać bardzo dużo piosenek. Pierwszy C-dur. Jak ustawiamy palce? Pierwszy palec przyciska drugą strunę na pierwszym progu. To jest próg. Struny nie muszę nikomu tłumaczyć. Na pierwszym progu. Drugi palec przyciska czwartą strunę na drugim progu. Trzeci palec przyciska piątą strunę na trzecim progu. Dość na początku trudny troszkę akord, ale podstawowy akord C-dur. Jeszcze raz. Palce powinny być ustawione w stosunku do gryfu jak młoteczki, prostopadle. Pamiętajcie o kciuku z tyłu. Kciuk prosto, też pionowo. Nadgarstek lekko do przodu, postawa wyprostowana. Pierwszy palec na drugiej strunie, druga, czwarta i piąta. Na każdy paluszek mieszka na swoim progu. C-dur. Kolejny akord, bardzo prosty, jeżeli chodzi o przejście z C-duru do niego. To jest A-mol. Różni się tylko jednym palcem. Trzeci palec wędruje na strunę trzecią, ale te dwa palce mieszkają na drugim progu. Spójrzcie. A-mol. Przypomnę jeszcze raz. Akord A-mol. Druga struna na pierwszym progu, czwarta struna na drugim progu i trzecia struna też na drugim progu. Kciuk z tyłu, nadgarstek lekko do przodu, żeby palce dotykały gryfu prostopadle. Kolejny, trzeci akord z tej sekwencji akordów do tej piosenki to D-mol. Pierwsza struna, trzecia struna i druga struna, ale też każdy palec na swoim progu. Pierwsza struna,
na pierwszym progu, trzecia struna na drugim progu i druga struna na progu trzecim. Akord demol, nie gramy struny szóstej. Pamiętajcie o tym. Na razie się tym, to nie jest takie ważne na początku waszej drogi gitarowej, więc na razie, ale jeżeli możecie o tym pamiętać, szczególnie ci, którzy już troszeczkę grają, to proszę, nie gramy. Gramy 5 strun, staramy się nie grać 6, tylko 5. Demol. I kolejny, ostatni akord z tych czterech, to akord G-dur, akord usytuowany na trzecim progu. Troszkę skomplikowany, ja na niektórych zajęciach uczyłem, pokazywałem wam taki akord, którego nie powinienem pokazywać, ale żeby dziecko zaczęło się cieszyć z tego, że potrafi już coś zagrać, to dlatego tak robiłem, to taki klamrowy G-dur z jednocześnie z tym stłumieniem piątej struny. Ale uczymy prawidłowo dzisiaj, a więc tak, trzeci palec na trzecim progu na pierwszej strunie. Trzeci palec na trzecim progu, ale na pierwszej strunie. Drugi palec dociska strunę piątą na progu drugim. To jest tu. I przepraszam, pierwszy palec strunę piątą na drugim progu, natomiast drugi palec strunę szóstą na progu też trzecim. I tak brzmi akord G-dur. Mamy 4 akordy. Powtórzę jeszcze raz. C-dur. 2 razy gramy każdy akord w tej piosence. A-mol. D-mol. I G-dur. I jeszcze raz powolutku. Oczywiście wy musicie to poćwiczyć, także tutaj będzie potrzebne jakieś zatrzymanie nagrania i poćwiczcie sobie te 4 akordy, ale jest to możliwe dla dzieci troszeczkę starszych, żeby to można w ciągu godzinki zrobić. C-dur, A-mol, jeden palec tego przekładamy, D-mol, wszystkie 3 idą w dół o jedną strunę i G-dur. I jeszcze raz, C-dur. 2, 4, 5. A-mol. Druga, czwarta, trzecia. D-mol. Pierwsza, trzecia, druga. I G-dur. I teraz to poćwiczcie. Poćwiczcie proszę teraz. Możecie zrobić pauzę. I spotykamy się za kilka minut. Za chwilę będziecie mogli zagrać tę piosenkę. Mówię do tych dzieci, które już chodziły, uczęszczały do mnie, do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na zajęcia z gitary i potrafią grać Pieski Małe 2. A ci, którzy się nauczą dzisiaj, może jutro, może pojutrze, może w niedzielę, to wrócicie do tego materiału i będziecie mogli sobie zagrać z linią melodyczną zagraną na pianinie. I tam będziecie mieli 4 zwrotki z takim wstępem, bo ten wstęp musiałem zamieścić, więc 4 jest... 3 dźwięki wstępu i dopiero zaczyna się właściwa linia melodyczna. 4 zwrotki piosenki Pieski Małe 2. Gorąco was zapraszam do ćwiczeń i śpiewania z tą linią melodyczną, bo to pozwoli wam się utrzymać w tonacji, szczególnie tym, którzy nie mają jeszcze doświadczenia muzycznego w śpiewaniu i w graniu jednocześnie.
Jedno zdanie do tych wszystkich dzieci, które potrafią troszkę grać. Wykorzystajcie ten czas, bardzo was proszę. Ćwiczcie, kiedy tylko możecie. Przed obiadem, w trakcie obiadu, zanim mama przyniesie drugie danie. Rano jak wstaniecie, gitara niech leży pod ręką. Chroncie ją tylko przed młodszym rodzeństwem. Ewentualnie powiesić trzeba na ścianie czy na jakiejś szafie. I sięgajcie po nią 10 razy dziennie, bo to jest wasz czas. Możecie, wykorzystajcie go. Spotykamy się za jakiś czas, ja to sprawdzę. Dziękuję.